To było ostatnie już spotkanie w ramach tegorocznego letniego festiwalu muzycznego. Było to muzyczne pożegnanie lata. Lato pożegnano harfą, fletem i akordeonem. Festiwal trwał miesiąc, a towarzyszyły mu międzynarodowe warsztaty wokalne. Dużo było w tym festiwalu nowych propozycji. Była opera, były koncerty z orkiestrą na placu, był nowy repertuar, były koncerty monograficzne, koncert moniuszkowski. Wykorzystywaliśmy właściwie wszystkie miejsca, te piękne, w których można zaprezentować muzykę klasyczną. Repertuar był różnorodny, od klasyki po piosenkę. Coraz więcej przechodzi publiczności, coraz więcej osób uczestniczy w naszych koncertach i to od najmłodszych osób po osoby już bardzo dojrzałe i to nas niezwykle cieszy. Koncerty przyciągały uwagę wymagających melomanów. Całe wakacje można spędzić słuchając pięknych pieśni, muzyki. No wszystko to promuje bardzo dobrze Kutno, miasto róż. Róża to piękno, śpiew, piękna muzyka, bardzo dobrze się łączą z Kutnem. Dla mnie jest to szczególnie przyjemne, bowiem korzenie moje rodzinne wywodzą się z Kutna. Tu mój pradziad był kierownikiem placu budowy kościoła świętego Wawrzyńca, a mój dziadek był tu ochrzczony i otrzymał imię Wawrzyniec. A więc wszystko, co się dzieje w Kutnie i co jest dobrem, bardzo mnie cieszy. Nie było końca podziękowaniom dla Anny i Remus Lewandowskiej, która jest nie tylko organizatorem, ale także dobrym duchem letniego festiwalu. I tych koncertów wysłuchało kilka tysięcy osób. A to wszystko zaprogramowała dla nas, zrealizowała, perfekcyjnie zorganizowała pani Anna i Remus. Pozostaje tylko czekać, aż do miasta róż powróci letni festiwal muzyczny. Relacje z sobotniego zakończenia mogą Państwo obejrzeć w programie Wokół Nas.